Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek serii Dying Light w kooperacji. Jest ze mną Altairzy. Witam ponownie. Tak. I lecimy z misją ten rewolwelowiec. Musimy znaleźć jeszcze coś, żeby dokończyć misję. Wow! Co to było? Nie mam pojęcia. Nie wiem, może ci kości gruchnęły tak głośno. Kurde, mam jakąś figurkę. Aha, latko od dziecka, co tam. No tak, było coś takiego faktycznie. O, wow! A my tak łatwo wpadli. Dobra, ja uciekam. Kurde, jakim scrollem? Ja scrollem atakuję. Za dużo ma rozpacz. Kurde, no. Rozwaliłem ją. Głowa. Kurde, Majros, coś takiego? Patrz, mogę kamuflażu użyć. A tak, też to mam, no, że tam się posmarujesz jak w The Walking Dead flakami i cię nie rozpoznają. Póki nie zaczniesz skakać czy tam biegać szybko. Ciekawe jak to wygląda. Jesteś posmarowany jeszcze, czy nie? No. Tak nie zauważył. Aha. Kurde, ile ich się to nazbierało. Właśnie chciałem zobaczyć, jak to wygląda, gdy ktoś jest posmarowany tymi flakami. No właśnie, mogę sobie zmienić. Właśnie ciekawy, czy to w ogóle widać, czy to jednak wygląda tak jak normalnie. A, rzeczywiście jedynką, ktoś mi właśnie napisał, że pod jedynką się zmienia na koktajle Mołotowa. Przeskocz. Wiesz co, tak mnie słuchasz, już ci to powiedziałem że o drugim albo trzecim odcinku. Tak? Aha. Mówiłeś? Aha. Kurde. Czekaj, tylko znajdę ten filmik, ci wyślę linka. Okej, uciekaj, bo będzie boom. Gdzie w ogóle to wejście? No się jak tu Aha, dobra, znalazłem. A, jest na dole. Szybko. Kurde, wiedziałem, że mnie chwyci. Łoż ty! Sorry! To jest właśnie koop, to jest to. Tutaj nic nie jest. Wszystko się może po prostu zdarzyć, tak. Chciałbym. Nie sądziłem, że to aż tak cię dowali. Rozumiem, jakbym miał kamuflaż, mógłbyś mnie pomylić, ale wiesz co? O szlak. A dobra, gdzie on jest? A tu jest. Nie sądziłem, ale po ryju dostałem młotkiem. Wywróciła się. I zginęła. Haj syn. 100 kasy, patrz. A tu są drzwi. Wow, ile dobroci tu mamy. No. Jaka fajna figurka. Apteczka. Ty z tego, jak to się nazywa? Call of Juarez. Gdzie? Koło mnie było. Zabrałeś, nie ma. Nie ma? Nie ma. Ale ja. Ej, przed nosem chciałem klikać. Ej, zawsze przecież zostawało. Mam max amunicji do pistoletu, czyli muszę trochę poszczelać z niego, nie? A to właśnie to. A wiem czemu zniknęła. Czemu? Bo to była właśnie figurka do zadania tego, co robimy. A no fakt. To by miało sens. No to sobie w filmiku mnie zobaczycie, jak wyglądało. No po prostu główny bohater... Widziałem na półce przez chwilę. A dobra, no to był główny bohater z Call of Juarez, chyba tego gniotowatego, kartel, czy jak to było, że tam w czasach współczesnych? Czekaj, coś tu niebieskiego chyba widziałem. To już zebrałem, chyba. Sznurek, o, będą te, mołotowe. 3 sznurki, kurde, tyle wygrać, chyba najrzadszy przedmiot w Dying Light'cie. Już amunicji mam dużo, ale też sznurków nie ma, nie? Jest tu coś jeszcze? Nie ma. pozbierajmy paczki. No i co teraz? Zanieść figurkę. Daleko to? No, on wierzy. A ty znów strzela? No, osiągnięcie jest. Chcę odblokować. Mam 20 na 50 już. A że co? Że trzeba coś... Trzeba zabić, tak? Wystarczy. A, zombie... Aha, dobra. Beczko wybuchnie. Dobrze wiedzieć. O! Jeśli ktoś spotka Dauda, niech szybko sprowadzi go do wieży. Jest uzbrojony. Powtarzam, uzbrojony. A to ten co my... Tak, ten co my daliśmy. Tak, tak, tak. Ten co daliśmy właśnie broń, no. Ty kurę, to chyba nas wykorzystał, żebyśmy... No nie, żebyśmy nie nakablowali po pierwsze. No i żebyśmy po prostu zyskali tam broń dla niego. Kurde. Wykorzystał nas. Zabrzmiało to ironicznie, teraz jakbyś się nabijał. Ja nie wiem, co ci chodzi po tej głowie, naprawdę źle chyba na ciebie wpływam. Boże, z kim ja to strzelam, wybiłem wszystkich. Zombiaki tu powoli idą. Ach, zatrzymał się. A wirale na razie nie ma. Jest 30 na 50 już. No! A, ktoś mi tu... Wow! Z tyłu mnie tu zachodzą. Gdzieś ty jest? Ja trochę dalej. I z ciekawości teraz wyślę sobie paczkę i zobaczymy, czy dojdzie już teraz. Kurde, ja chcę moją niebieską broń, ty... Dostać. Miałbym się, jakby mi doszła, a ty jeszcze byś nie miał. Aha. Coś się musiał zbugować. No, no, no. Może bez włączonego Wi-Fi w telefonie wysłałeś. Nie. Ty, przyszło. Tak, przeszło akurat. No dobra, wysłałem dopiero, no. Ach, to mi nie wyszło. My name is Altair Ibn al-Hard. I live in Masya. Kurde, zawsze mi się podobały te misje z Altairem w tych asasynach. Fajne, fajne. No, właśnie zawsze jak była misja w tym Revelation, żeby zdobyć tego Gold Raya, czy jak to tam nazwać, to jak już zdobyłem, to od razu leciałem do kryjówki asasynów, żeby sobie zagrać wspomnienie Altaira. To był istny priorytet dla mnie. Kurde. Co jest? A no bo kurczę, to ty rozwaliłeś samochód jakiś tam, a to na mnie polują te wszystkie dranie. 40 na 50 już. Life is brutal. A shit. No zaraz będzie osiągnięcie. No, spadłem na sam dół. Po co ja się wspinam? Był taki cytat w Batmanie w filmie. Po co upadamy, żeby się podnieść? Tak urwane z kontekstu to jednak głupio brzmi, ale tak po zastanowieniu to takie życiowe trochę. No. To było w filmie Batman Początek. Sznurek. Tak, faktycznie rzadka rzecz. Kurde, no 4 w jednym odcinku to kurde bogato. No. O kurde. Nie jesteś zarażonym, prawda? Ło, co my tu mamy? One mogą być wszędzie. Masz. A. To dla ciebie. Trzymaj się, bracie. I uważaj na siebie. No co to był? Czekaj, stój. A, liczyłem, że będzie jakieś osiągnięcie za to, że cię uleczyłem. Aha. A dostałem tylko tam 400 punktów. Nie wierzę. Ja chcę ten, to jest... A ona nie jest uzbrojona, kurde. A teraz idzie tu, ta pułapkę chciałem aktywować. Jak się nazywa to osiągnięcie z tą bronią całą? Jak mi wskoczy, to ci powiem, bo teraz już nie przeczytałem, jak się nazywa. Ciekawe, czy mam to. Jak przeszedłeś, to raczej przed 50 przeciwników bronią zabiłeś, nie? Chyba, że to chodzi o headshoty, nie wiem. Dawaj do wieży. Dobra, nieważne, może kiedyś tam znajdę. No już biegnę. Są te moje przedmioty, czy nie są? Jest! Przedmiot od zwiadowców! Mendo, wątpiło. O, doskonały, ciężki, kruszący młot kowalski. Niebieska broń. Mogę jakoś pomóc? Gdzie to jest? No, że znaczy się też miałem, no, rzeczy o ten, no. Dobra, nic nie miałem. Ty? Chyba się zabije. Nie, nie miałem miejsca chyba w tym ekwipunku i mi wywaliło tą broń. Skasowałem. Właśnie. Kupiec. Ty. Ja pierdzielę. No i tak ciężkiego to ja bym pewnie nie używał, tu wytrzymałości nie ma. No, porozmontuję to główinęło. Petardy, na co mi petardy? Nie mogę tego nawet wywalić, no. Rozmontuj saperka, ile? 49, mało. Masz 71, to zostawię. 78, 80, 62, 56, to mogę rozmontować. 60 też rozmontuję. To też. No i ok. Powinno być ok. Dobra, chodźmy do góry teraz, tak? Dokładnie. Gdzieś tu jest. Albo nie, czekaj. Muszę iść do kupca kupić te. Gdzieś te pierdółki. Nie ma, tylko szczały ma, no. No to kosztowności chociaż sprzedam. Nie miał żadnych komponentów ani nic. Szkoda. Dobra, polecimy. W ogóle trzeba sprawdzić, ile tam mamy tych pobocznych misji. Mamy 3. Co tam się stało? Aha. Słyszałem strzały. Wiedziałem, że kiedyś nie wytrzyma. Tylko skąd wziął broń? Nie tam. Amunicja do pistoletu. A, ty do tego poszedłeś, dobra. Co? Nie mam wolnych miejsc? Do... Jak to? Co się stało? Gdzie jest Dawód? Ej, żeś polas, nie słyszę jego dialogu. Dobra, czekam. Słyszałem tylko z Krejna dialog. Porwali... Tamten koleś uciekł, porwali dziecko i teraz kontynuuje rozmowę, uwaga. Powiedz mi, co się stało? Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Sprzeczaliśmy się o to. Potem dorwał skądś broń. Zabrał wszystkie pieniądze i porwał samego. Zabrał mojego syna. Wiesz, dokąd poszedł? Powiedział, że wie, jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La la la. Dałud mi nie chce. Nie chciał mnie już. Nie słucham cię. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam twojego syna, Salmo. Nie wiem jak, ale to zrobię. Wow. Postęp w osiągnięciu. Przedmiot ze zwiadowców. Znacie całą historię. Nie wiem. 9 na 44 chyba. Odpowiedz mi, skurwysynu! Nie ma potrzeby krzyczeć, Crane. Próba podążenia za mną też jest bezcelowa. O, mam coś sam raz dla ciebie. Nie miałem wyboru. Sami będzie bezpieczny, przysięgam. Ale czekaj, chyba raczej. Dawud? Raczej czuję, że chyba nie. Niech to szlak. Mam coś, jeśli chodzi o zadanie w sam raz dla ciebie. Szperacz nazywa się misja. Dodatkowa to jest. Trzeba w nocy wejść na most, wspinając się. I to nie po schodkach. Poczekam wieży, a ty idź. No bo zróbmy publiczną, może ktoś wejdzie i to zrobi. Tylko żeby To było jedyne zadanie, jakie jest możliwe. Mhm. Wtedy będzie ktoś musiał to zrobić. Dobry plan. Fenomenalny. A co to jest na złoto ten? Ale tutaj biegacz. Jakieś wyzwanie. Aha, żeby pomóc z wulkanem. No, to wyzwanie, co wygrałem wyścig. Nie, żebym ci wypominał. No. To jest wyzwanie, więc nie wiem, czy robimy to, czy robimy jakąś misję poboczną. Najpierw chodź to wyzwanie i zobaczymy. Kto mówi? Tolga. I Fatin. Pracujemy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej. Ruchy! To nie uprzejme. Tolga, nie mów tak do niego. Zamknij się, Fatin, oddaj mi to radio! Tylko go rozścieczysz, idioto! Zamknij się, bo cię trzasnę! Głupi głupszy. Trzaśniesz mnie? Zatłukę cię! Specyficzni, pięknie. No, to mogą być dobrzy. Bekowi. Oho. No, wskakuj. Kran nie chce wskoczyć. No. Okej, jestem. No ja też. Siema, wulkan. Ciągle wśród żywych kręg? Więc podciągnij gadki i spróbuj tym razem pobić mój rekord. To raczej długo nie potrwa, nie? Podciągnij gadki. Ruszajmy, dupku. To okej. Oho, minuta 10 jest. Spadłem! Miałem pytać, czy nadążasz. Padłeś, powstań. Znowu, no co za... Czekaliśmy na ciebie. Tak, pośpiesz się. Przez ciebie mamy opóźnienia. Ja. A Kasi. O, się. Tolga i Katolga. Wygrałem. Dokładnie, potwierdzam. Nie ma z nim szans, bez kitu. Kurde, no. Gdyby nie te upadki. Dwa razy. Czekaj, jak wyjdę z bezpiecznej strefy, wyciągnę broń, to będę mógł go zastrzelić? Spróbować? Bałem się, że mnie... Spróbować? A, na pewno się nie da, ale próbuj. No. I normalnie leży. Headshota by dostał. Dobra, czekaj. Ty czekaj. Zadania kręcę, nie? Spokojnie. Żeby materiał się toczył. Dobra, dawaj tego Tolga i Hatolga. Okej. To jest poboczna. A, poboczna faktycznie. Poboczna. Dalejko to? Nie, to już chyba... No chyba przebiegaliśmy tam obok nich, bo zaczął się dialog. Znaczy, oni coś tam przez radio mówili. No właśnie. No kurde. Tolga i Fatin? To wy? Jak to wy koncypowałeś? Kogo obchodzi? Jak z niego Lech i Jarosław Kaczyński. Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest w innym wszechświecie. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków! Oczywiście. Na czym no przecież. Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. Ej, a jak wyjdę stąd, wyciągnę pistolet i w nich strzelę, to zginą? Ty, zadania to są jakieś do zebrania. Kalasar. Co? Tu są zadania jakieś do zebrania jeszcze. A, no faktycznie. Nie był nawet doktorem. Właśnie, bo ja poszedłem już się bić tam. No, zauważyłem. Masz branie. Kogoś, kto powie tak, a nie, nie. Zafarci wszystko wyjaśni. Twoja wiedza jest bezpieczna. Pewnego dnia. Ile tam czasu? 20. Uspokoisz się w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć, co się stało? Jasne, pewnie. Można spróbować. Spokój na pewno mi pomoże. Spokój rozwiąże wszystkie problemy. Nie. Zostawienie cię tu samego rozwiąże wszystkie problemy. Dobra, dobra, czekaj. Ale to była cięta riposta. No więc produkuję dla Raisa te flary, co nie? Flary? W sensie sygnałowe? Nie, ultrafioletowe. Takie flary, których nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV, co znaczy ultrafioletowe, naukowo mówiąc. Łapie, flary UV. Mów dalej. Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem. Jest do niczego. Nie mam też terpentyny. Co nie byłoby problemem, gdyby nie to, że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po nie ludzie Raisa? Bo on ma jakichś ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatycznego rylę. Czego dokładnie potrzebujesz? Tylko cynk i terpentynę. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A gość taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. A gość taki jak ja nie wie co to magazyn. No, bardzo śmieszne. Aha, aha. Bardzo śmieszne. Zdobędę dla ciebie składniki, ale chcę połowę flar, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba cię pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś albo całe nic. Połowa twoja. Świetny deal. Dobra, a to będzie czasami nie w tym samym magazynie kolejowym, co oni tam mówili? Właśnie, może tak być, no. A z tym mieliśmy pogadać najpierw. Szlak, to znowu ty? Znaczy... Co ty tu robisz? Spokojnie, nie robię. A od niego okup braliśmy. Tak w ogóle to było jednorazowe. Dla bezpieczeństwa wieży i... Przepraszam, naprawdę przepraszam. Czyżby? Słuchaj, zarówno wtedy, jak i teraz robię dla Brekena. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj kogokolwiek w wieży. No, to co jest grane? Udało nam się podsłuchać trochę radiowych rozmów ludzi Raisa. Jedna z grup znalazła coś na placu budowy. Cieszyli się jak dzieci na święta. Nie powiedzieli, co to dokładnie jest, ale sądzą, że dzięki temu uda im się rozwalić całą wieżę za jednym zamachem. Ktoś musi dowiedzieć się, co znaleźli i wykraść to im albo zniszczyć. Mów mi ktoś. Wiedziałem, że się zgodzisz. Będziemy w kontakcie. Dobra, to idziemy po te haki. No właśnie. Ło, jak skoczyłem wysoko. Później będzie trzeba... Wow. Później będzie trzeba przełączyć zadanie, żeby te... Co tam mieliśmy? Jakieś składniki tam znaleźć. Tak, 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 no. Na te flary chodzicie, nie? No. Mhm. Zrzut? Czy co to jest? Nie wiem, jakieś chyba... Nie wiem. Znaczy tam nie ma. Nie ma tam nic? Żadnego? Faktycznie nie ma nic. Nie, jest! Dostań się do hang... A nie, to nie to. Chociaż nie wiem. I nie wiem, po co w sumie wszedłem na tą rurę. Patrz, no. Uczeń przerów mistrza. Wow! Dobra, jednak nie. No siatka się zerwała, co to jest? Siatka mi się podnosi. Chcę się zobaczyć, czy... Skrzynkę da rady. Rzuć mi tam wszystko, co masz z dołu i im zaniosę. O, tutaj jest ten duży. No to tam się tam, no, za nim i nim. Ha, mój strzał był... Zabójczy dla niego na pewno. Nie wiem, jakie utrzymały. W głowę mu nie mogłem trafić, no. A i w ogóle widziałem na tym filmiku twoim, jak ci się ten plujący glutami, no, jak nim miotało. No fajnie. U mnie tak nie było właśnie. U mnie, tak jak mówiłem, normalnie spadł. No, co jest? Co to było? No, kurde, ja tu otwieram skrzynkę, a oni... Normalnie z wątami to było tak. Czekam, chcę im głowę trafić. A, 500 expa dostałem. Kurde, jeszcze towarzystwo tu mam jakieś. Cicho. Jest skrzynia otwarta? Cichutko. Sierp. 100 obrażeń. 100 obrażeń. Ty sobie tobie wyobrażasz? Czemu ty masz takie bajery? Ja mam tylko 35 na przykład. Co? No, ty jakiś nóż tam miałem. Jakiś sierp dostałem, ty. 100 obrażeń równe. A mówiłem, że następną rozgrywkę ja tworzę. Zwykły matek 49 chcesz? Nie, dzięki. Dobra, gdzie tu coś... A tutaj coś jest, ale widzisz. Znalazłeś? Tak, jest. Przełączyć te drugie zadanie teraz. Gdzie to było? To jest budynek obok chyba, bo patrzyłem na mapie, jestem na znacznik. O właśnie. Okej, ale przeszukać tu warto wszystko. A w sumie to jest myśl. Coś podniosłem, jakąś skrzyneczkę. Ale jak stąd wyjść teraz? Tak jak zaszliśmy. Czyli... Górą? Tak. Siedł. No okej. A ty co tu robisz? O, zaraz będzie noc. No co jest? Wyjść nie mogę. Noc? Będzie więcej expa. Tak, i w sumie można nawet włączyć sobie później tą misję, co trzeba było na moście w nocy zrobić, jakąś tam szperaczę chyba się nazywała. No, zobaczymy. Coś takiego. Dobra, i teraz... Jak już... tam wyskoczyć? O, tu jest wyjście. Chodź, chodź. Tu. A. Tak, pistoletem może pozabijam, bo ja volatile. Będzie dużo expa, co? Ło. To tak, i dużo towarzystwa obok nas wtedy. Spadłem! Ech. No, jakim cudem on mi się nie złapał? Powiedz mi to. O, w tym magazynie są bandyci. Ja tam nawet doskoczę. Co jest, kurde? Powiedz, że to ty strzelasz. Nie. Kurde, mają karabiny. Gdzie to jest wejście? Górą czy...? Górą. Hihi, mam karabin wojskowy. Żałuję, że cię tu nie ma, bo jest dobra impreza. No jak tam wejść, ty? Serwują same mocne hity. Karabiny maszynowe, wojskowe. Perełki. No bez kitu, ja tu nigdzie doskoczyć nie mogę. No niczego mi się ten kran nie chce złapać. Co ja robię źle? Dobra, tu się uda chyba. Fuck. Co? Kurde. Na dachu był zombiak, tak idę za nim, on się nagle obraca, zaczyna się drzeć i headshotek na farcie. Łoszlak. A zrzut tu jest w ogóle. Widziałeś? Tak, zwróciłem uwagę, no. Oż ty. Wow, zdobyłem osiągnięcie. Co ci strzeliło do głowy się nazywa. Aha, dobra, sprawdzamy. Co ci strzeliło do głowy? Faktycznie mam 8 lutego 2015 odblokowany. Okej. Okay. Szlak. Między baseballem tutaj nawalam, ale... Łoż, szlak. Kurde, ile tu zombiaków jest. No, chyba to był zły pomysł chodzić tutaj w nocy. Ale ile expa? No też prawda. Ty, ten człowiek, Raisa czy bandyta się z volatilem bije. Ten go podpalił. Wow! Kurde! Atakuj mnie tam! Win! Skinął! Usta szeroko otwarte, osiągnięcie dostaje za zabicie jego. Czemu nie kraj mi tak dyszy? Co, ty się bijesz tu z kimś? Ja nie. Jak nie? No nie. Kto się tu bije? Pewnie jacyś bandyci. Headshot i znowu na parcie. Ale zaraz skrzynka wybuchnie. Jak coś. Świetnie. Faktycznie coś słyszałem. Wzrost poziomu siły. A żeś ty tam piekło zrobił. Otwieram zrzut. No okej. Okay. Ja tutaj... Te wirale po dachu tam biegają. A ja tutaj plądruję te wagony całe. Dobra, jeden zrzut otwarty. Co jest, kurde? Podpaliłem się, czy co? Ale teraz nie trafiam coś. Dobra, tu jest drugi zrzut. Otwieram. Ach, ty mendo! Volatile jeszcze, kurde, akurat musiał, no. Kurde, mnie ktoś właśnie zauważył chyba. Albo to przez ciebie mnie gonią. Kurde, pojawiły się te nocne. No właśnie, już jednego tu zabiłem, czy mówiłem wcześniej. A to jego miałeś na myśli, faktycznie. Kurde. Dobra, padł. Trzeba wymusić śmierć. Czekaj, ja cię podnoszę już. Teraz zapuściłem. Kurde! Kolejny nocny. Nie mam pistolet, mam amunicji. Kurde. Zjadł mnie. Zjadł mnie. Ja jestem w kryjówce, cholera. Ale kurde, expa trochę się zdobyło. Dobra, tak, to pewnie się odrodzisz tu gdzie ja, więc czekam. No. Kurde, nie mam naboi już. Wszystkie wytraciłem. Kurde, mało tutaj, mały zapas jest. Dobra, jesteś... Mam złą wiadomość. Trzeba kończyć. No. Dobra, no. Kurde, jest... Mało brakło, 2 przedmioty do zebrania. Dobra. To rano pójdziemy, nie? Choć jeszcze... Dokładnie. Dnia się weźmiemy. Dobra, poza odcinkiem sobie rosną te punkty. Dobra, to kończymy tutaj. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jak do usłyszenia. Tak, i na razie. Hej, yes.